Ósmy dzień od zamknięcia szkół i paniki w sklepach. Odebraliśmy wczoraj paczkę, czy ja odebrałem paczkę, pojechałem, wyskoczyłem na chwilę do paczkomatu i paczka wczoraj została na kwarantannie w wiatrochłonie, a ja umyłem ręce i zdezynfekowałem. Siódmy dzień kwarantanny ogólnopolskiej. Odebrałem paczkę, najpierw przeszła kwarantannę, ponad 24 godziny w paczkomacie, a teraz będzie miała drugą kwarantannę. Zostanie w wiatrochłonie na noc. Ósmy dzień. Dzieci już od rana ułożyły pucle, a teraz siedzą i jedzą śniadanie. I są bardzo entuzjastyczne niektóre. Dzieci odrabiają pracę domową. Mama dostała aplikację z przedszkola, przez które przesyłają prace domowe dla dzieci i mamy edukację domową teraz. Ja już mam przygotowane śniadanie, dzisiaj będzie jajecznica. Tutaj mamy taką aplikację For Parents. Klikamy. Otwiera nam się. Mamy dzieci. Ogłoszenie. I są prace domowe, które są zadawane dzieciom online przez przedszkole. Trzeba ściągnąć, wydrukować. Dzieci mogą kolorować, pisać się. Przyszły też piosenki po angielsku. O, tam słyszymy. Najmniejsze już gada po angielsku. O, proszę bardzo, klikamy. Otwiera nam się YouTube. Jabłko? No to dobrze, to bierz i rysuj jabłko. To będą te rolki. Podobają się Oliwce. Sanger. Dla Oliwki będą 27-30 rozmiar. Ma między 27 a 28, więc mam nadzieję, że do końca następnego sezonu wystarczy ta rozmiarówka. Robimy pranie. To znaczy Agnieszka robi pranie. No dobrze, teraz drugą. Dzieci coś robią. Co robicie? Będziemy sadzić. A co będziecie sadzić? Kalerka. A co z nich wyrośnie? Nie wiemy. Ja tam widzę piaskownicę w domu. Są pełne, to jeszcze dla tą jedną jeszcze uzupełni. Przedszkole zamknięte, kolejny dzień izolacji, praca domowa zadana przez aplikację. Coś posadzić. Śmiechnijcie się, dziewczyny. Amerka. A mama robi zdjęcia, bo w ten sposób trzeba udowodnić, że się praca domowa odrabia. Żeby nie wystawała ziemia z tego, troszkę utuptać. No. Mama ci jedną pokaże, jak zrobić. To jest szpinak. Zobaczymy, czy nam wyrośnie. Tak. I drugą dziurkę. Jedną mama wsadzi, a drugą będzie Amelka sadzić. Ok? Weźmiemy, tu mamy już namoczone pyski dyni. Do każdej dziurki wsadzimy po jednym. Troszkę przykryjemy. Teraz. Tak, i położymy teraz. Tutaj. To co, mama? Sypać. Sypamy.
No wyjmij po jednym ziarenku. Do każdej dziurki wsyp po dwa ziarenka. Tu dwa i tu dwa. Wsyp. Tu dwa. Ej, a gdzie to? Daj. Proszę. Cztery ziarenka masz? Trzy. Weź tutaj po jednej pestce do każdej dziurki. Zgniją te nasionka. Jutro podlejecie. Domowa plantacja. Mamy uprawy. Jeszcze między palcami. Amelka myje najpierw ręce, a nie ty od razu dezynfekuje. Amelka idzie po stołeczek. Jak chce, bez stołeczka. Kropelka. Amelka odkręca kran i płucze. Dobrze, Amelka wyciera rączki. I to teraz, tak? Odkręca Amelka. Dobrze. I tata gdzie polewał obrączki. Nastawiać rączki. Dwóch stron, jak za mało, to powiedzieć. Będziemy jeść zupę. Mama jest w salonie fryzjerskim. Mamy kwarantannę i dzieci uczą się zawodowego zawodu, jak zostać fryzjerką. Ma Amelka pierwszą klientkę, czyli mamę. Wiecie, że to szumi i to dmucha? Posłuchajcie. Dzieci rysują i właśnie dowiedziałem się, że to jestem ja. Rysowały tatę. Czy Oliwka narysowała tatę? Nie, mama, Ania, Amelka. A tata też będzie? Tak. To Amelka poinformuje tatę o zaistnieniu taty. Dobrze? Oliwka skończyła rysunek. Na rysunku jestem ja. Gdzie jestem ja? Tu. Jest Amelka. Jest Oliwka. Jest Bosik. No, jest mama. Mama trochę wyszła grubo, bo ich narysowała, że mama jest wciążona. Też ma swój rysunek, też tam jest, są wszyscy. A tata przed chwilą oglądając program, wziął golarkę i się ogolił.